Siema na wszystkim, witam ponownie. Widzieliście ostatnio dwa odcinki dema. Dla mnie minął prawie miesiąc, od kiedy ogrywałem to z ludźmi na streamie. Teraz wracamy, kiedy pojawiła się pełna wersja. Co prawda już teraz 4 dni temu i na pewno wielu z Was miało okazję widzieć ją już u innych ludzi. Kto będzie chciał, ten wejdzie. Kto już oczywiście to widział, absolutnie nie mam żalu. Kto chce zagrać sam, to wręcz polecam, bo uważam, że gierka będzie świetna po tym, co widzieliśmy w demie. Zdążyłem godzinkę temu ją sobie na szybko włączyć, żeby tutaj wszystko dostosować, tak żeby ten stream jakoś wyglądał. No i przyzwyczaić się z powrotem do sterowania. Przejdźmy do gry, to ja wam to od razu pokażę. Nie jestem pewien, na jakim etapie będę, bo oczywiście ją wyłączyłem po tym, jak zrobiłem rzeczy. Okej, czyli wróciłem sobie tutaj. W porządku. Jak to teraz wygląda? Jak włączyłem grę po przejściu dema, no to oczywiście wszystko, co zrobiłem w demie, zostało mi zapisane, ale poza walką z bossem. Którą to walkę z bossem w ramach przygotowania do tego streama i przyzwyczajenia się do sterowania po raz kolejny, zrobiłem. Także walka z bossem jest zrobiona. Dodałem sobie jakieś tam umiejętności, bo dostałem... O, moje umiejętności się nie dodały. Dobra, to tak, dodałem sobie to i to sobie dodam po raz kolejny. Przecież jestem przy obozie, no. Come on. Pamiętam. No to dobry początek streama, Cordy. Dobry początek streama, dobry początek odcinka. Dodamy sobie tą zdolność. Nie wiem, kiedy ona dokładnie będzie potrzebna, ale ja mam tendencję, szczególnie jeśli zaczynam eksplorować, dochodzenia po obszarach, w których jeszcze nie powinienem być. A ta umiejętność, jak się przekonałem na wyzwaniu bossa, jest obligatoryjna w późniejszych etapach. Więc ja sobie w ogóle wejdę w tryb treningowy, od razu wam ją pokażę. Polega ona w gruncie rzeczy na tym, że w momencie wystąpienia fioletowego ataku u wroga, jeśli miecz mi się zaświeci, muszę wcisnąć do tyłu i kółko robię taki superowy unik i go odpycham. Teraz on się robi podatny i czasem ogłuszony, w zależności od poziomu tego wroga, nie? Generalnie fajna sprawa. Tak jak mówię, zdążyłem sobie już te rzeczy trochę poćwiczyć, więc tutaj nie będziemy spędzać specjalnie dużo czasu. Ja też nie będę musiał sobie przypominać całego sterowania, bo już zdążyłem sobie to zrobić. Tak jak wspomniałem, pokonałem bossa. Zostawiam sobie ten jeden punkcik, który chcę dać jeszcze tutaj, czyli ułatwienie perfekcyjnego uniku, który też jest absolutnie obligatoryjny w niektórych sytuacjach. Mianowicie, na przykład używając tego uniku, który widzieliście przed chwilą, ale też niebieskiego, który teleportuje nas za wroga. Co za tym idzie? Ta umiejętność bardzo nam się przyda. Ja równie dobrze mogę mieć bardzo podstawowe zdolności, jeśli chodzi o poruszanie się. Absolutnie mi to nie przeszkadza nawet trochę. Zastanawiam się, czy nie pogłosić trochę tej gry dla was. Poczekajcie chwilę. Mam nadzieję, że to będzie spoko. Muzyka w tej grze od samego początku mi się mega podobała, więc będziecie słyszeć ją bardzo dobrze, bo zgodnie z moimi ustawieniami ona jest na 100%, kiedy wszystkie inne dźwięki są obniżone do 70%. Uwielbiam muzykę z tej gry. Uwielbiam ją, przynajmniej na ten moment, na który miałem okazję... O, do którego miałem okazję tę grę ograć. Halo? Planuje pan atakować? Dawaj. Chcę zobaczyć odwet. Dawaj. Ziom, dobra, spróbujemy zrobić unik. Łup. O, o. No. Przecież ty masz dasza. Iw, czemu nie daszujesz? Jak cię proszę. Chyba, że nie mam tego dasza. Czy ja mam dasza pod trójkątem? Tak, mam. Nie wiem dlaczego. Wydawało mi się, że... No nie, no potrafisz się daszować. To o coś chodzi. A, trochę zapewnie się poczułem. Dobra, jest. Ja się mogę czasem poczuć zapewnie, ale to raczej nie powinno mi bardzo przeszkadzać. A, generalnie po bossie była też cutscenka. No, wiedziałem przecież, że atakuję. A, bo chciałem zrobić perfekcyjny unik. Bo ja zawsze się bardzo opieram na unikach, a potem tego żałuję. Nice. Była po bossie cutscenka, która sugerowała, że musimy znaleźć jakąś windę przemysłową, która, miejmy nadzieję, jeszcze działa. W ogóle coś, co spostrzegłem zaraz po bossie, właśnie w tej cutscence. A, niepotrzebnie zużyłem. Okej. Przy tym, ile to obrażeń zadaje, powinienem za...
Powinienem ich absolutnie... Okej. Okay. AOE, bardzo się przyda. Strzelasz jeszcze, dobra. No, ach. Zapominam, że ten unik nie jest taki wybaczający jak w niektórych grach. To znaczy, jeśli nie celuję w danego przeciwnika, to ten unik mi tak dobrze nie wejdzie, jakbym chciał. Zabić tego, co robi mi z tyłu. A thousand years of death! No! Wybucha, prawda? Tak. Nie zawsze wchodzi wszystko tak jak chcę, ale nie jest to dla mnie żadnym problemem na ten moment, bo ta gra na razie nie wydaje się zbyt trudna, mimo że gram na tym wyższym poziomie trudności z dostępnych, czyli na normalnym. No dobrze, dobrze. Dobrze, a mogę je zmienić teraz, czy nie? Egzokręgosłup. W porządku, no nie mam na razie żadnego innego, więc to jest dobry pomysł. Na razie nie mam problemów w ogóle z wygrywaniem pojedynków, więc nie widzę powodu, żeby od razu mi ulepszać postać, ale... Ale dzięki. To miło z waszej strony. Stamtąd przyszedłem, no nie? Tak. To, co zauważyłem po pierwszej cutscence... Matko, ile tu jest wrogów w tej grze? Podoba mi się to. Okej, okay, byłem wytrącony z równowagi. Zabijmy go. Bo się na chwilę nie skupiłem. To, że Eve zrobiła się dużo bardziej robotyczna. Ja na początku mówiłem, że od samego początku Eve... Że od samego początku Eve jest bardziej ludzka. I ja wiem, że... Jezu, dobra. Dobra, gościu, chodź. No i git. Ja od początku mówiłem, że ona jest dużo bardziej ludzka niż 2B, do której pewnie wiele osób będzie ją porównywać. Bo od samego początku zachowywała się właśnie jak człowiek, dbając o swoich kameratów. Gdzie 2B była dużo bardziej robotyczna na początku, uczyła się dopiero tych emocji później. Gdzie na początku nie miała problemu z tym, żeby na przykład wysadzić siebie i Inessa aż tak dużego problemu, no bo oczywiście nie była to jakaś taka decyzja podjęta na bardzo szybko. A, no brakło trochę obrażeń. Niby wszystko widzę, ale nie mogę się blokować od tego? No niedobrze. Natomiast Eve zaczęła jako bardzo ciepła postać, która bardzo się przejęła śmiercią swoich kamratów, nie zważając trochę na to, że przedłuża wykonywanie misji przez swoich pozostałych przy życiu członków załogi. Ona to się atakowało, prawda? Tak. Dawaj. Ogniwo fuzyjne. Będę mógł gdzieś wejść. Aha, muszę znaleźć dwa, rozumiem, bo to są te napędy, jeśli dobrze pamiętam, tak? Dobrze, czyli muszę znaleźć jeszcze jeden samochód. To, zielone? Wcześniej nie było zielone. Może to się otworzyło, bo nie ma już zagrożenia. To by wiele wyjaśniało ogólnie. Dobra. No dobra, dziabnij się z tej butli, bo będziesz mnie denerwować, że się wszystko świeci na czerwono. W cutscence po bosie okazało się, że Eve prawdopodobnie po stracie wszystkich tych swoich kamratów w pierwszych scenach przeszła jakąś formę szoku, bo stała się właśnie bardziej zimna na to, co się dzieje dookoła. Ale to może moje jakieś bezsensowne spostrzeżenie, to się dopiero okaże. Podobają mi się te okolice. Ale to się dopiero okaże przy dłuższej grze i poznawaniu fabuły, co? Tutaj
tutaj można sobie umiejętności. Tak. Oczywiście, że będę miał. Nie, brakuje mi 25%. To tę muzykę można zmieniać, a to jest sklep. Nie, to ja potrzebuję tego dużego obozu, żeby odpocząć i jednocześnie ulepszyć sobie sprzęt. Przed pierwszym bossem udało nam się ulepszyć miecz, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, nie musimy tam już wchodzić. Nie potrzebuję farmić niepotrzebnie. Czy tutaj mogę wejść po tym? Nie. Nie bardzo. Nie wiem, czy się cieszę, czy martwię tym, ile tu jest możliwości właśnie takiego chodzenia po jakichś odstających fragmentach. A to dlatego, że eksploracja tutaj może okazać się bardzo długa i męcząca momentami. Zobaczymy, czy będzie warta zachodu, bo wolałbym nie dostawać tylko przedmiotów zmieniających wygląd im, bo tak szczerze nie zależy mi na nich aż tak bardzo. Prawdopodobnie jak się uczepię jednego jej wyglądu, tak przy jednym zostanę, ale no muszę trafić taki, który faktycznie będzie mi się bardzo podobał. Uła. Chodź. Nie pamiętam, jak ty działasz, więc muszę się skupić na sekundkę. Dobra. Planujesz zrobić coś silniejszego? Nie? Dawaj jeszcze raz. No dobra. Może nie będzie tak źle w tej grze. Najgorzej, że jak nie trafiam perfekcyjnych bloków, tylko zwykłe, to tracę HP, no ale to jest całkiem standardowe, jeśli chodzi o takie gry. No w ogóle zabiłem go, czy coś tam było ciekawego? Nie wiem, może loot z niego. Chyba, że ja nie... Aha, powinienem wejść jeszcze wyżej. Szlak by to trafił. Dobra to. Wrócimy tam. Tak, ale na razie ten gold to mi nie bardzo potrzebny do czegokolwiek, tak szczerze. Tak jak patrzyłem na zawartość sklepu, to trochę nie wiem, do czego on mi się przyda na dłuższą metę. No, myślałem, że trafię w tego typa. Ale brakło mi zasięgu. Dobra, jak już tu jestem, to jeszcze zajrzę sobie pod spód tego całego syfu. Bo oczywiście jakieś drobne rzeczy można tu znaleźć. To jest coś, za czym jakoś szczególnie nie przepadam. Jeśli chodzi o... czy są to jakieś cyferki. O gry produkowane przez azjatyckie studia, że nawet w małych lokacjach potrafi być bardzo, ale to bardzo dużo właśnie takich drobnych rzeczy, które trzeba albo warto przeszukać. One często są mocno poukrywane i wymagają długich sekwencji, żeby do nich dotrzeć. Dlatego mam nadzieję, że będzie dużo fragmentów jakichś, które bardziej ulepszą tę postać, nie wiem, nawet do craftingu, niż wyglądowych, bo wiem, jak mocne skupienie poszło w tej grze na wygląd głównej bohaterki, więc na pewno jest do niej mega dużo skinów. Ale naprawdę, tak jak powiedziałem, te skiny aż tak mnie nie interesują. Bo jestem typem, który się raczej właśnie uczepi jakiegoś jednego konkretnego, który mi się akurat spodoba i przy tym jednym zostanę. No generalnie to całkiem niezły pomysł, tylko musiałbym jeszcze te skiny poznajdować. Na razie nie mam żadnego, no ale dopiero zaczęliśmy 10 minut temu, na dobrą sprawę. Kolejna rzecz to jest to, że jak już... nie wiem, byliście na jednym czy dwóch moich streamach, może widzieliście po prostu... widzieliście po prostu... Jezus! Jezus! Aleś mnie wystraszył, ziomek. Może widzieliście po prostu jakieś moje odcinki? Szczególnie jeśli chodzi o Alone in the Dark. Nie. To wiecie, że ja nie specjalnie czytam kartki. A w grach od azjatyckich studiów często kartki czytać trzeba. A to dlatego, że... no w tej grze na przykład trzeba czytać kartki, bo... pojawiają się potencjalne... kody do skrzynek w nich. No nie? Plus jest taki, że Eve sama mi je podpowiada, więc
może nie jest to aż tak konieczne, żeby je czytać, ale warto pamiętać, że jakiś kod nawet mam, a co za tym idzie, trochę prześledzić ten fakt, że jakąś taką notkę znalazłem. W ogóle śmieszna sprawa do tej gry. Ona wyszła 26, no nie? My tam 2-3 tygodnie temu graliśmy w demo. Od czasu, kiedy ona wyszła, czyli te 3 dni temu, już zdążyły być kontrowersje związane z odsłaniającymi kombinezonami. Zbyt wyuzdanymi, jak można by powiedzieć. I te kontrowersje przerodziły się w fakt, że ta gierka została ocenzurowana w niektórych fragmentach. To znaczy, niektóre z tych skinów zostały po prostu zmienione, a też z tego co wiem, została ograniczona krew, która leci z wrogów. Niesamowita sprawa, będę sobie to musiał w ogóle porównać z nagraniem z dema, gdzie na pewno ta krew dalej jest taka, jaka była. Nie przepadam za szarżującymi wrogami, a to na 100% będzie szarżujący wróg. On nawet robi dźwięk konia, come on. Serio? Aktorka motion capture była w bikini? Szczerze mówiąc, to nie miałem o tym pojęcia. Ajaj, no myślałem, że się wstrzelę w ten. Dobra, chodź, jeszcze raz. Ła. Kiedyś się wstrzelę w ten twój tryb, dawaj. No! Dobra, pamiętam już. O, jest fioletowe, mówiłem, że się przyda. Gin! Nice. Tu matko, jakiś link. To na pewno nie jest scam. Na pewno nie jest scam. Nie, no ja wiem, że to nie jest scam, Voltajny, spokojnie. No, ja wiem, że ty wysłałeś na pewno legitnego linka, który mi odpowie na pytanie, które zadałem, ale totalnie wygląda jak scam. No gin! Serio? Walka z wieloma wrogami będzie tutaj problematyczna, trochę jak w Soulsach. W Soulsach? Wydaje mi się, że w Soulsach zawsze miałem problem z wieloma wrogami. Ja nie potrzebuję robić tego specyficznego, chociaż mógłbym zrobić, bo... Rozumiem, że to jest skrót. Tak, to jest skrót. Dobrze. Wspaniale wręcz. Potrzebowałem tego. W razie jakbym potrzebował się też cofnąć do poprzedniego obszaru. Także, słuchajcie, na pewno wam to gdzieś tam wrzuciłem. No ale mając nagranie z dema, jestem ciekaw, jak duża jest różnica, szczególnie jeśli chodzi o krew. I czy w obecnym stroju Eve była jakaś różnica zrobiona. Wydaje mi się, że nie było takiej potrzeby akurat w tym wypadku. Ale kto wie. Obecnie te środowiska, które próbują cenzurować różne media, są dość... są dość mocno zaangażowane, więc nie jest wykluczone, że nawet ten strój był ocenzurowany finalnie. Moim zdaniem, tak a propos tego, że chwaliłem muzykę, uważam, że jak na muzykę, albo ja nie w tą stronę w ogóle robię ten unik, jak na muzykę w tle do lokacji eksploracyjnej ma stanowczo za dużo wokali i bardzo daje się we znaki to, że ona się po prostu powtarza regularnie. Ten loop zaczyna robić się w pewnym momencie też trochę irytujący.
Hakowanie. Co? Aha! Okej. Dobra, teraz już wiem, na czym to polega. Ja pewnie chętnie, tylko że grając jednocześnie nie skupiam się wystarczająco, żeby w ogóle zrozumieć, co w tym tekście jest. Musiałbym stanąć na chwilę. Co masz ciekawego w środku? Pokaż kotku, co masz w środku. Dobry, wesoły kostek, można? Tak to było? Kiedyś? Nie pamiętam. Czy to jest miejsce z apteką? Tak, to jest miejsce z apteką. I tutaj prawdopodobnie... Bo tam był problem taki, że nie miałem kodu. Ciekawe, czy już ten kod posiadam. Bo tak szczerze, to się nie skupiałem na tym, czy jakiś kod zebrałem, czy nie. Przejdę się na szybko. Dobrze pamiętam? Czy to jest w ogóle jakieś inne miejsce? Kurde, zacznę mieć wątpliwości. Nie, zrobiłem kółko po prostu. Tak, to jest... To jest ten parking, z którego zszedłem. Czyli w gruncie rzeczy zrobiłem po prostu takie mniejsze lub większe kółko. Czemu ja się jeszcze nie przyzwyczaiłem do tych straszaków? Dawaj, zrobię ci odwet. Bo mnie zdenerwowałeś. Serio, masz tylko taki atak? No dawaj, ziom. Jeszcze dwa razy. Jeszcze raz. Wierzę. Chociaż nadajesz się do tego, żeby na tobie zrobić finisher. No i mnie wystraszyłeś, więc chciałem ci zrobić odwet. Trzeba oczywiście zwracać uwagę na wszelkie przejawy. Którym to się robiło? Tym. Właśnie. Tym skanerem można sobie posprawdzać, czy nie ma jakichś magicznych przejść gdzieś. Też jesteś żywy? Nie. Zastanawiam się, jak podchodzić do... O Jezus. Ja cię, Sunej, spadłem. Do streamowania tej gry. To znaczy, zdaję sobie sprawę, że dużo będzie tutaj fragmentów, gdzie będę musiał zboczyć z trasy, żeby przeeksplorować delikatnie. No po prostu w takich grach jest to wymagane, żeby czasem zerknąć na coś więcej. Żeby potem nie mieć problemu z walką z przeciwnikami, bo jesteś underleveled. Więc rozważam, czy cały ten całą tę eksplorację... Jesus, nie mogę się wypowiedzieć dzisiaj. Całą tę eksplorację powinienem robić tutaj, czy nie? A, w sensie, no, ogrywaliśmy demo na poprzednim streamie, więc teraz po prostu zaczęliśmy pełną wersję. Wyszła 24. 6, przepraszam. 26. O. Ho, jak stąd wyjść? Okej. Nice, tylko że mi to nie pomaga. Ten jakoś? Chwila, moment. O, dobra, to są schodki. Z jednej strony to się cieszę, że one nie świecą, tak jak w Unchartedzie na przykład. Co trochę wybijało z klimatu, ale z drugiej... No nie ma na Game Passie, bo to jest... słuchaj... Tylko na PlayStation w ogóle gra. To na Game Passie tego nie doświadczysz faktycznie. O. Po co ja wziąłem tą zdolność, żeby jej potem nie używać? Dobra, teraz ja albo ty, słuchaj. Koniku. O nie, spojrzałem na czat. Czemu nie ostrzegłeś? Nice. No powinienem wrócić i zapisać, słuchajcie. Tak, ekskluzyw. Niedobrze jest. Jak teraz gdzieś nie zapiszę, to umrę. A ja nie wiem, jak to traktuje mój ekwipunek, jak umieram. Wolałbym nie musieć robić tego wszystkiego jeszcze raz. To jest wejście? Tak, żółte. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żebym ja tam wchodził. Szczerze. Ja jestem specjalista od Resident Evil, no tak. Au.
co to jest? Mignięcie i odparcie. A, tego nie potrzebuję aż tak, chociaż też sobie zaraz dodam. Chociaż nie, mignięcie i odparcie to są rzeczy, których ja właśnie częściej używam. To sobie najpierw dodam. Na liście gier, ale czekaj, co jest na liście gier? Ten Resident Evil? No! Teraz mi to wyszło. To, jak to mówię, mignięcie. Tak, Umbrella Chronicles, okej. Na pewno, jeśli chodzi o twoją ekspertyzę w tych starych grach, to z przyjemnością... Szczególnie jeśli chodzi o Resident Evil czy Contry, to z przyjemnością będę wchodził, żeby chociaż posłuchać... jakichś nowych informacji, których nie znałem, których może nawet nie zdążyłeś mi jeszcze powiedzieć. Bo to są gry z tak ciekawym lore, że aż chętnie mi się czegoś dowiedział. No ale tak szczerze, to rzadko znajduję czas, mając też różne inne zajawki, żeby oglądać długie filmy o lore. Jakiś gierek. Będzie ciekawostka. Tutaj wszystko już zrobiłem. Nie, stąd wszedłem tam na górę, a potem wróciłem. Jeszcze powinienem przejść się tam. Aj, o, dałem radę. Dobra, za wcześnie wcisnąłem. Zapominam zawsze, żeby poczekać, aż mi się odpali miecz. Bo on robi niebieski atak. No, 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 chodźcie. Nice. O, przeżyłeś. Myślałem, że ciebie też sięgnąłem, tak szczerze. Dobra, nieważne. Przeanalizujmy środowisko. Jest zejście na dół, które nie jest moim celem, to mi się podoba. Leona Scotta oczywiście, to jest... Leon to jest postać z pierwszych części, prawda? Tak, dobrze. Mhm. No to po remake'ach pamiętam teraz, bo tak szczerze to w oryginalne wersje tych Residentów to zbyt długo nie grałem. To ci wspominałem kiedyś, że oryginalne Residenty były dla mnie trochę... O! Dealbreakerem przez sterowanie. A, tu jest wyjście. Okej. Jakaś ukryta area. Szybki skan. Ajajaj. Ajajaj. Czemu ja się daję tak trafiać? Może dlatego, że się aż tak nie przejmuję jeszcze na ten moment. Ja zawsze mam tak, że dopóki mam jeszcze potki, to aż tak się nie przejmuję, a potem żałuję, że się nie przejmowałem i teraz muszę się... Teraz muszę drobić. Ty możesz z łaski swojej ogarnąć się z tym strzelaniem, typie. Dzięki. Ha. Szczerze mówiąc, to sam nie mam pojęcia. To skanowanie jest o tyle mocne tutaj, że z tego co widziałem pokazuje też potencjalne wejścia. O, widzicie? Świecą się ładnie na żółto, jeśli mogę gdzieś wejść na górę, więc powinienem po prostu tym spamować, ale szczerze mówiąc wszelkie takie gry, gdzie muszę chodzić i spamować takim skanem, są przeważnie dla mnie irytujące, więc stwierdzam, że nie będę tym spamował. Trudno. Najwyżej coś przegapię. Dobra, tam nie idziemy, czyli możemy wreszcie iść do wyjścia, przy czym najpierw oczywiście zaszedłbym do save'a. Czy tam są wycięci przeciwnicy w pień? To może nie będziemy zachodzić do save'a, ale dodam sobie punkt. Dobra, teraz bym sobie dodał punkt tutaj, tak? Perfekcyjny unik? A może nie, coś tu jeszcze jest. O tak, to jest fajne, to jest bardzo fajne, więc ja bym to chciał. Tak, dokładnie, dokładnie tak samo. Szczególnie jeśli masz w grze tak dużo możliwych kombinacji, a ta gra w ogóle kombinacjami stoi, ten system walki jest trochę przypominający
Chociaż pewnie hardkorowi fani mnie za to znienawidzą, że to powiem. Przypominając trochę Devil May Cry. Takie Devil May Cry połączone z Sekiro. W temacie Devil May Cry'a to chyba Voltaine może się najlepiej wypowiedzieć, bo akurat ja miałem do czynienia tylko z częścią czwartą w całości. W trójkę i piątkę grałem przez chwilę, więc nie jestem jakimś ekspertem w Devil May Cry'u, ale wydaje mi się, że taki styl kombinacyjny jest bardzo charakterystyczny dla takich slasherów jak Devil May Cry. A faktycznie, napisałeś to wcześniej. To nie tak, że to zignorowałem, ale już zdążyłem o tym zapomnieć. Nice. Tak, dużo osób w ogóle o Devil May Cry 3 mówi, że to jest najlepsza część, taka najbardziej... Alright. Definitywna część Devil May Cry. Nie wiem, z czego to wynika oczywiście, bo nie miałem z nią zbyt długo do czynienia. Tylko czwórkę przyszedłem w całości, bo dwójkę miałem tylko... przez chwilę... I to nawet nie wiem dlaczego, w sensie skąd ja ją wziąłem. Bo nie miałem PlayStation 2, więc musiałem w nią grać... U Voltaina nie grałem, więc prawdopodobnie grałem u brata zbytecznego. Naprawdę fajne jest to, że tam ta muzyka teraz jakby trochę bardziej... Jakbym faktycznie był pod wodą. No cóż, nie mam kodu. Co ja powiem, nie mam kodu. Skanowanie. Dobra, tu coś jest. Tu. Człowieczek? Czy człowieczek ma kod? No to wszystko fajnie, ziomek, że cieszysz się, że przybyliśmy. Tylko zaraz po tym, jak przybyliśmy, to generalnie wszyscy zginęli, tylko ja jeszcze żyję. Także... Fajne, nie fajna sprawa, ale już was nikt nie uratuje, a ciebie to już w szczególności. Pokaż mi ten kod, bo nie chciałbym się go zapamiętywać. Beta... Kappa... To jest chyba Delta. Kiedyś pamiętałem cały ten grecki alfabet, teraz trochę słabiej. Halo? Ja mogę teraz otworzyć te drzwi jakoś, czy...? A! Okej, to ma dużo sensu! O Boże... A jednak. Zeskanowałem to i nie było ładnie żółte. Teraz to się zrobiło może za jasno. Chociaż te kolory przynajmniej są wyraźne. A dla mnie jest git. Jak dla was jest... Jak dla was jest za jasno, to dajcie znać. To mogę trochę przyciemnić w sumie. Ja nie lubię dawać na maksa, bo ja jestem takim... Ja lubię takie przyciemnione kolory trochę. Więc daję właśnie minimalną jasność, która mi pozwala komfortowo grać. Zawsze tak było. W sumie z niczym nie walczyłem teraz, to nie mam drugiego punktu. Usiądź, odnów sobie. Adam. Tu. I was very surprised when I first met you. Why? Back in the colony... We learned that everyone on Earth was completely wiped out. I'm sure it must have seemed that way. But you can't expect Mother Sphere to know everything. No jeśli ktokolwiek by mi się włamał do systemów, to prawdopodobnie wykorzystałby informację, żeby zabić wszystkich, którzy zostali, więc fajnie, że są poza systemem. Earth is still pretty inhospitable to humans. No co ty nie powiesz? Średnio co 20 metrów muszę walczyć z jakimś Nightibą.